Korona Gór Czeskiej Republiki to wynik 20-letniej działalności w roli przewodników górskich i pilotów wycieczek. Projekt ma zachęcić do lepszego poznania Republiki Czeskiej, kraju fascynującej przyrody, pięknych zabytków i niezwykłego klimatu. Turyści przygodę z Koroną Gór zaczynają od wstąpienia do klubu, po czym ruszają zdobywać zlokalizowane we wszystkich zakątkach Republiki Czeskiej góry i góreczki. Aby im to ułatwić, wydano książeczkę, w której na 176 stronach zawarto zestawienie wszystkich szczytów, mapki z lokalizacją, współrzędne GPS oraz krótkie informacje o ciekawych miejscach znajdujących się w pobliżu. Projekt Koruna Chor powstawał przez wiele lat. Ja i mój przyjaciel jesteśmy pilotami, ale również też przewodnikami sudeckimi. No i mieliśmy podczas naszej działalności i przewodnickiej wielokrotnie możliwość przebywania w Republice Czeskiej razem z turystami lub też sam, samemu zwiedzaliśmy małe miasteczka, zwiedzaliśmy duże miejscowości, chodziliśmy po czeskich górach. Postanowiliśmy podzielić się tą fascynacją tym krajem z no, mieszkańcami polski, ale też być może odkryć niektóre zauki tego kraju dla samych Czechów, bo nie wszyscy przecież wszędzie byli Szczytów jest 81. By zdobyć najwyższe odznaczenie, trzeba zdobyć 23 szczyty znajdujące się poza szlakami. Stworzyliśmy ten projekt, wykorzystując podział geomorfologiczny Republiki Czeskiej. I w każdym takim regionie, większym lub mniejszym, znajdywaliśmy najwyższy szczyt, a później umieściliśmy go na liście do zdobycia. Stworzyliśmy czterostopniową odznakę korony Chor Republiki Czeskiej. No i te stopnie to ten najniższy brązowy, potem srebrny, złoty i najwyższy diamentowy. Przyjęliśmy, że za zdobycie szczytów, które leżą na szlakach turystycznych, będą przyznawane pierwsze trzy stopnie odznaki, czyli brązowy, srebrny i złoty. Natomiast za szczyty, które leżą poza. Turystycznymi szlakami stopień diamentowy: z szczytów jest 81, do brązowego szczytu zalicza się 8, do srebrnego 12, najwięcej do złotego, bo ponad 30, a ten najwyższy stopień diamentowy przysługuje tym, którzy zdobędą 23 szczyty znajdujące się poza szlakami. Przedaż książeczek i zapisy do klubu prowadzona jest przez stronę internetową. Więcej szczegółów przeczytasz na portalu Wałbrzych 24.com.